Paulina Trybusz-Ludwiczak, sołtys Konarzewa. W imieniu mieszkańców mojej miejscowości chciałabym złożyć na ręce pana przewodniczącego Komisji Oświaty protest, który pozwolę sobie w tym momencie odczytać, przygotowany przez mieszkańców. Pozwolę sobie usiąść. Dotyczy budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Konarzewie. My, mieszkańcy Konarzewa, współtworzący wspólnotę samorządową gminy Dopiewo, stanowczo protestujemy przeciwko opóźnianiu budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Konarzewie. Temat budowy wyżej wymienionego chodnika jest znany od bardzo wielu lat. Był wielokrotnie obiecywany mieszkańcom, to jest przez poprzedniego wójta. Na każdym zebraniu wiejskim, w różnych mediach, w swoich pytaniach, komentarzach i spostrzeżeniach wyrażaliśmy ogromny niepokój związany z poruszaniem się po ulicy Szkolnej. Szczególnie ten niepokój dotyczy dzieci zmierzających tędy do szkoły. Ulica Szkolna to droga powiatowa, po której jeżdżą różne samochody, często wielokrotnie przekraczające dozwoloną szybkość. Często o bardzo dużym tonażu. To, że ta inwestycja znalazła się w budżecie na rok 2014, uznaliśmy za naturalną konsekwencję przemyśleń ludzi prawotworzących i je wykonujących, sprawujących swój mandat, czyli gminnych, radnych oraz wójta. Nasze ogromne oburzenie wywołał fakt, że na ostatniej sesji niektórzy radni głosowali przeciw dalszej realizacji inwestycji, nie dokładając kwoty 70 tysięcy złotych, wynikającej z przetargu. Wśród tych radnych znalazły się dwie osoby, które należały do inicjatorów budowy. Złożyłam niezależny wniosek do budżetu. Te osoby to przewodnicząca Rady Gminy Magda Gąsiorowska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Przystawski. Przewodniczący nomen omen Komisji Oświaty, natomiast dużym lekceważeniem problemu stwierdza na sesji, że można budowę tego chodnika przenieść na lata późniejsze. Drodzy radni, prosimy, nie idźcie tą drogą. Na odległość czujemy nieprzyjemny zapach walki politycznej i zbliżających się wyborów. Przestańcie załatwiać swoje partykularne interesy wąskiego grona osób naszych kosztem. Pomyślcie o nas, bo dla nas to jest, dla was to jest igraszka, nam idzie o życie. W załączeniu mamy pismo pani dyrektor oraz mieszkańców 194 osoby złożyły tutaj podpisy. W ciągu 3 godzin. No, zebraliśmy się. Naprawdę nam na tym chodniku bardzo zależy. Bo jest to droga powiatowa. Prosilibyśmy o potwierdzenie i zwrócenie. Ja tylko jedną uwagę. To jest pismo kierowane do Rady Gminy i do wójta, ale składamy na Komisję Oświaty, ponieważ sprawa jest silna i Komisja Oświaty jest również tą komisją, która jest jak najbardziej kompetentna, żeby temu się przyjrzeć.